Dobry wieczór Państwu, szanowne panie, szanowni panowie. Tak jak powiedziała pani dyrektor, zawsze na początku każdego nowego roku składamy sobie życzenia. To dla mnie zaszczyt i przyjemność, że w dniu dzisiejszym w imieniu samorządu miasta Chełm, pani prezydenta Agaty Fisz oraz pana przewodniczącego Rady Miasta Chełm, Zygmunta Gardzińskiego, mogę Państwu złożyć najlepsze, najserdeczniejsze życzenia szczęśliwego nowego 2016 roku. Na Państwa ręce, a za pośrednictwem Państwa, wszystkim mieszkańcom Chełma, żeby nam się po prostu w tym nowym roku 2016 wiodło. Najcenniejsze, co można życzyć, to jest zdrowie. Wszystko można kupić, ale zdrowia nie da się kupić, więc przede wszystkim Państwu najbliższym oraz mieszkańcom Chełma życzymy zdrowia, satysfakcji z pracy zawodowej, w życiu osobistym, spełnienia marzeń oraz wszystkiego najlepszego. Do siego roku życzę wspaniałej zabawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie prezydencie. A my zostawiamy państwa z naszymi gośćmi Waldemar Malicki i Filharmonia Dowcipu. Dobrej zabawy proszę państwa. Dobry wieczór Państwu. Ja się długo kłaniam, ale staram się wyczuć, bo, ale teraz nabrałem już, proszę Państwa, po takim przywitaniu pewności, że Państwo mnie z nikim nie mylą. Bo zdarza się czasami, rzadko, ale się zdarza, że ludzie mylą mnie z Krzysztofem Pendereckim. Albo z Grażyną Torbicką. A myśmy tu przyjechali, żeby dla Państwa zagrać naprawdę głęboką i piękną muzykę. Ale zanim ja zaczniemy, to chciałem powiedzieć, że jest mi niezwykle miło, że się tu w Chełmie znaleźliśmy. To jest nasz pierwszy raz w Chełmie. Debiut. I jesteśmy poruszeni. Tym bardziej, że ja w zasadzie stąd jestem. I pomyślałem sobie, że pierwszy raz to nie znaczy wcale ostatni raz. To pierwszy raz może być początkiem czegoś pięknego między nami. Takiej, powiedziałbym, nowej, pięknej, wartościowej, warszawsko-chełmskiej tradycji. Thank you.
teraz, kiedy ich nie ma, to ja mogę Państwa od razu zapytać, na sam początku zapytam takie proste pytanie. Czy Państwo może już polubili orkiestrę Filharmonii Dowcipu? Bo ja ich nie lubię. Chociaż doceniam ich umiejętności. To jest oczywiste, no, grają, prawda? Dobrze grają. Zresztą ćwiczyli całe życie, to dlaczego mają nie grać? Nie? Ćwiczyli całe życie, to się nauczyli. Nie? Chociaż akurat jeden ćwiczył, ale się nie nauczył, ale to mu pozwalamy dyrygować za to. Ale ja powiedziałbym nawet, że jest taki obiegowy sąd, który mówi, że jakość brzmienia orkiestry to jest suma umiejętności wszystkich muzyków. Podobnie na przykład jak jakość brzmienia fortepianu jest sumą umiejętności jednego tylko muzyka. To jest ogromna suma. Ponieważ fortepian jest takim niezwykłym instrumentem, jedynym w swoim rodzaju, niepowtarzalnym instrumentem doskonałym. I ja bym powiedział, że cała historia muzyki dążyła właśnie do tego, żeby stworzyć coś tak pięknego jak fortepian oraz siedzący przy nim pianista. I dlatego... No, niestety tak jest, że ci wszyscy pozostali muzycy, oni o niczym nie marzą, tylko o tym, żeby móc na jednej scenie wspólnie wystąpić z fortepianem. Żeby móc zaakompaniować fortepianowi. Dlatego ćwiczą, żeby na swoich niedorozwiniętych instrumentach zagrać z fortepianem. Bo w ogóle trudno z tą orkiestrą zagrać. Trudne rzeczy, wirtuozowskie, wymagające precyzji, szybkości. Orkiestra tego nie potrafi. Takie rzeczy jak na przykład, no, choćby słynny taniec z szablami Hasza Trojana, napisany na fortepian solo.
by nam pani powiedziała, jak to wyglądało, bo to już wiem, że pani talent został odkryty bardzo wcześnie, prawda? Tak, to prawda. Nasz sąsiad, jednocześnie profesor, szybko zauważył, że wtedy, kiedy normalne dzieci kapryszą, ja wystukiwałam na cymbałkach 24 kaprysy Paganiniego. No to musiał być pod wrażeniem. I rozumiem, że to on zaczął właśnie panią przygotowywać do tej takiej prawdziwej kariery skrzypcowej, światowej kariery jako klasyczna wiolinistka, prawda? Tak 20 lat już, prawda? Zajęło. No to jak to wyglądało po prostu, to bym zapytał. Dziękuję. Normalnie. Solo, w duecie, w tercecie, w kwartecie, w kwintecie, w sekstecie, w orkiestrze i tak w kółko. No i ten dyplom teraz, prawda? Dyplom, który został bardzo wysoko na uczelni oceniony, prawda? To wiem. I co pani grała na ten dyplom? Co pani wybrała? Nie dano mi zbyt wielkiego wyboru. Profesor pozwolił mi zagrać wczesnego Haydna lub późnego Mozarta. I co pani wybrała? Środkowego Beethovena. Aha. A możemy posłuchać fragmentu jakiegoś? Państwo też to doceniają, że taka piękna muzyka sprzed 200 lat wypełnia pani duszę. W całości wypełnia pani młodą, artystyczną duszę. Niezupełnie. Ta muzyka wypełnia w całości duszę mojego profesora. A gdzie jest pani osobowość artystyczna? Moja. Razem ze mną.
I muszę Państwu powiedzieć, że jedyne, co jest w tym wszystkim naprawdę piękne, to to, że muzyka w operze jest po prostu piękna. Anita, sopran. I Marcin, il tenore. Pan Marcin jest tak kosztownym tenorem, że uznałem, że to on właśnie wykona teraz prawdziwy operowy finał dla Państwa. Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to... Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to... Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to... Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało, dla mnie to... Słuchajcie, słuchajcie! Anita Marcin oraz Bernard Chmielarz. Beethoven, autor sonat, symfonii, kwartetów, zmarł samotnie. W odróżnieniu od Jana Sebastiana Bacha na przykład, który umierał otoczony gromadką wnucząt, które do dzisiaj odbierają honoraria za twórczość pradziadka. Thank you.
Agnieszka. I don't really need to look very much further. I don't
Marta Dalewska, Doesn't Have Me. Nie może być tak, że śpiewaczka operowa siedzi w swojej garderobie i czeka na arię, a maestro tymczasem, cichaczem, promuje skrzypaczkę jako śpiewaczkę. Bo skrzypaczka to nie jest śpiewaczka. Skrzypaczka, śpiewaczka to jest taka dziwaczka, kaczka. Wybaczy pani, ale się zupełnie z tym nie zgodzę. I państwo chyba też się nie zgodzą. Pani Marta jest bardzo utalentowana i wszechstronna, i wszystko potrafi. Klasyka, rock, pop, soul, wszystko potrafi, prawda? Państwo chyba potwierdzą to, że... Właśnie, wszystko potrafi. Każdy gatunek. A grunge? A grunge to dzisiaj nie bardzo. A ja grunge i owszem. Misiek, ciśniemy.
pan da spokój, niech pan da spokój, niech pan da spokój, nikt to nie uwierzy. Nie, dziękuję panu bardzo. Wiesz co, bo tango to nie jest żadna słożyć, to jest to była muzyka, jak powiedziałem, męska, głęboka męska. I tango tańczyli wyłącznie mężczyźni, razem ze sobą tańczyli. W Argentynie było mnóstwo mężczyzn na początku XX wieku. A kobiety nie tańczyły tango, a kobiety służyły do zupełnie innych celów. Hay milonga de amor.
Małgorzata. Gracias, Margarita. Proponuję porównać, jak słowiańska muzyka jest podobna. Weźmy muzyka polska na przykład. Rosyjska. Czeska. To jeszcze bardziej południowo-słowiańska. Prawda, zagraliśmy Państwu w zasadzie wszystkie nuty. Może z wyjątkiem jednej. To jest ta nuta. Thank you.
Thank you.
Państwu. Filharmonia Dowcipu. Bernard Chmielarz. My co prawda już nic nie umiemy, ale... A za to możemy się podzielić tym, co nas zawsze nurtowało. Problemem, który nas nurtował, mianowicie problemem wynikającym z ogromnej ilości gatunków muzyki, które istnieją, które uprawiamy. I szukaliśmy jakiejś generalnej różnicy między tymi gatunkami, która tak naprawdę odróżnia. I naszym zdaniem w końcu znaleźliśmy taką różnicę. Ta różnica nosi fachowe, jest to fachowy termin, fachowa nazwa synkopa i oznacza niewielkie, wolitywne zaburzenie rytmiczne w takcie parzystym alla breve na 4, który przynosi akcenty z 1,3 na 2,4 z rozrywkowej. I... Dziękuję. I proszę Państwa, to... I kiedy występuje synkopa, to akcenty się przenoszą i mam muzykę rozrywkową. A kiedy synkopy nie ma, to jest muzyka klasyczna, cała różnica. To może, proszę Państwa, będzie nawet wyraźniejsze, jeżeli Państwo się zgodzą na eksperyment taki rytmiczny, niewielki, że Państwo mogą się zgodzić, a ja nie mam cech przywódczych. To zapraszam do takiego precyzyjnego oklasku razem ze mną i razem z orkiestrą. I razem z dyrygentem. Dobrze, akcenty są raz, dwa, trzy, cztery, przeniesione na 2,4, czyli akcentujemy 2,4. Muzyka rozrywkowa. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Prawda? Orkiestra się momentalnie wyluzowała. Bo jest muzyka rozrywkowa, a ja zagram teraz złośliwie Mozarta melodię i ona zabrzmi rozrywkowo. Raz, dwa, trzy, cztery. Prawda? Zarozumiało swingowo, mimo że to Mozart. A teraz, uwaga, usunę synkopę. Akcenty wrócą na swoje miejsce i Mozart rzeczywiście stanie się na powrót Mozartem. Dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo dziękuję. Chyba było to słychać, prawda? Zupełnie inne brzmienie, inny charakter muzyki. To był duet z jednej z oper Mozarta. Myślę, że możemy to wykonać, tym bardziej, że mamy duet, prawda? Który mógłby się teraz amortyzować. La ci darem la mano, la mi dirai di sì. Yes, I'm Miami Bell. I'm Miami, don't be fun, lucky Miami Bell. I'm
Anita Marcin oraz Gummy Bear. Bernard Chmielarz, który się grawitacji nie kłania. Filharmonia Dowcipu.